Witajcie drodzy kochani, chciałem wam opowiedzieć kilka słów na temat braminów. Dlaczego bramini, czyli ta klasa duchowa, jest bardzo ważna i służy do tego, by społeczeństwo żyło w harmonii i w takiej jakby w duchowości. Bo bez duchowości tak naprawdę, bez takiego adorowania Boga, to społeczeństwo jest jakby zbiorowiskiem zwierzaków, można powiedzieć, bo zwierzęta też się nie modlą, też nie adorują Boga, one mają niższą świadomość, a my mamy trochę wyższą świadomość, także wytłumaczę wam, drodzy kochani, co to znaczy społeczeństwo prowadzone przez brabinów. Pewne decyzje państwowe, które miał podjąć król, były jakby dostosowane do astrologii, do planet, które po prostu oddziałują w danym momencie. Jeżeli planety nie były przychylne, nie prowadzono wojen, nie prowadzono konfliktów zbrojnych. Jeżeli planety były przychylne, wówczas prowadzono wojnę. Ja dodam, że na przykład ta znana wojna 5000 lat temu prowadzona w Kuszu Ketra była robiona w taki sposób, że wszystko było jakby wyliczone według planet astrologicznie i wówczas, jeżeli doszło do zachodu słońca, obie strony przerywały walkę i toczyły ją na następny dzień. To były po prostu takie reguły wojenne. W dzisiejszych czasach niestety tak nie jest. Jeżeli jest prowadzona wojna, może być prowadzona w dzień albo w nocy. Tu nie ma jakichś zasad, nie ma jakichś przepisów. W dawniejszych czasach były przepisy, wszystko to było uregulowane i właśnie ta klasa bramińska pomagała królowi w jaki sposób prowadzić całą gospodarkę, jak również kiedy robić wysiewy nasion, kiedy jest dobry moment do wysiewu, kiedy jest dobry moment na zbiory po prostu żyta czy pszenicy. To wszystko było sterowane przez klasę bramińską, to jest ta właśnie ta klasa ludzi duchowych. Oni mieli wiedzę, oni mieli jakby, ci kapłani po prostu dysponowali niesamowitą wiedzą z tego, co mi wiadomo. Jak również używali mantr, które powodują lepsze samopoczucie dla króla, używali specjalnych jakby takich wibracji duchowych, które powodowały, że były bardzo dobre zbiory, powodowali też jakby kontrolowali klimat, że było deszcz, kiedy miał być i kiedy miało być słońce, było słońce. To wszystko było też właśnie stosowane przez faraonów egipskich właśnie w Egipcie. Tam też byli właśnie kapłani i też były te wylewy Nilu i w ten czas, kiedy był wylew Nilu, po prostu nasiona zostały wyrzucone, jakby był rozsiew nasion, pszenicy i po prostu kiedy kapłan mówił, kiedy są zbiory, to wówczas następowały zbiory. Ja, drodzy kochani, wam powiem, że modlitwa i jakby takie łączność z Bogiem, z tym wyższym ja, jest bardzo ważna dla ludzi danego społeczeństwa. Czy to Indie, czy to Polska, czy to jakikolwiek inny kraj. Bo jeżeli w danej rodzinie, w danym społeczeństwie tak naprawdę ludzie się oddalają od Boga, nie jest to pozytywne zjawisko. I ja nie mówię, żeby ktoś został hinduistą, czy buddystą, czy z takiej religii, czy z innej. Ja mówię tylko jedno. Bóg jest jeden i żeby ludzie się zaczęli po prostu modlić do tego jednego Boga, zostawili jakieś takie materialne sprawy na boku, jak spotkanie z kolegami, czy coś takiego w jakimś pubie, tylko więcej, żeby się zaczęli po prostu medytować, bo ta medytacja wyrówna wam, drodzy kochani, pola mózgowe i spowoduje, że jesteście spokojniejsi, nie jesteście tacy nerwowi, tacy po prostu nachalni, spowoduje, że jesteście więcej w harmonii. I ja od siebie dodam, że medytacja bardzo mi pomaga w dojściu do takiego samokontroli własnego ciała, do kontroli mojego umysłu, do kontroli zmysłów. Także dzisiaj właśnie mam taki specjalny dzień, który dedykuję medytacji, pogłębianiu mojej wiedzy duchowej. Jeden dzień w tygodniu i to jest właśnie dzisiaj. I właśnie będę się zajmował studiowaniem pism wedyjskich, wiedzy wedyjskiej, która ma ponad 5000 lat. Dzięki studiowaniu kilku wersów właśnie ze Śrimad Bhagavatam, z Bhagavad Gity, to pomoże mi jakby wejść moją świadomością na wyższy poziom. I takie studiowanie pism, które tak rzeczywiście są światłe, dają nam wiedzę, to, drodzy kochani, nas po prostu dowartościowuje. Jesteśmy w tym momencie jakby więcej się rozwijamy duchowo, prawda? Jeżeli czytamy normalną gazetę o polityce, o wojnie, która wybucha w Syrii, czy tam cokolwiek innego, to jest po prostu
informacja taka przeciętna i tam żadnych jakby korzyści z tego nie wyniesiemy. Wiadomo, że wojny się toczą od jakichś światy światem i po prostu ludzie, jedni się rodzą, drudzy są zabijani i tak po prostu jest cały czas w kółko. Ja bym proponował Państwu, żebyście się zajęli studiowaniem Ved. Ja polecam takie książki jak Śrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Śri Upanishad. To Pani Sat jest bardzo ciekawą książką, tam można znaleźć dużo instrukcji. Jeżeli ktoś ma okazję, żeby pojechać do Indii, ma środki do tego i czas, bardzo polecam odwiedzenie miasta Vrindavan, odwiedzenie miasta Radhakund, które jest 18 km od Vrindavan. Można odwiedzić Maturę, można zwiedzić góry Govardhan, która jest przy Radhakundzie. To jest bardzo piękne miejsce, duchowe miejsce. Tam można po prostu zobaczyć, jak ludzie prowadzą życie duchowe, jak ludzie po prostu prowadzą wyrzeczenia, okrążając górę na Bosaka. To są 21 km dodam. Także warto naprawdę zająć się życiem duchowym i zostawić ten świat taki, jaki on jest. My możemy żyć sobie w spokoju, niech świat sobie idzie do przodu swoimi torami, ale my jako ludzie po prostu bądźmy więcej rozwinięci duchowo. Miejmy tą siłę, miejmy tą energię kundalini, te czakry nasze otworzone, medytujmy, bo to naprawdę, drodzy kochani, nam pomoże. Nie pomoże nam asocjacja w pubach, chodzenie po restauracjach, chodzenie po imprezach światowych, to nam na pewno nie pomoże w naszym rozwoju duchowym. Bardzo wskazane jest mieszkać w miejscu położonym na uboczu, w jakiejś malutkiej wsi, tam gdzie nie ma dużo autostrad, gdzie nie ma dużo maszyn, nie ma dużo hałasu. Takie miejsce jest najlepsze do życia duchowego, do tego, by się rozwinąć duchowo, mieć własną ziemię, mieć własne owoce, własne warzywa. To jest najlepsze po prostu, co może być dla Was, drodzy kochani. Dodam jeszcze, że pod naszym YouTube'em znajdzie się link do aukcji, gdzie sprzedajemy odpromienniki mineralne, które są bardzo zdrowe dla każdego. Odpromieniowywują przed promieniowaniem geopatycznym, jak również zabezpieczają przed efektem promieniowania elektromagnetycznego, które jest szkodliwe dla zdrowia. Na tym linku je możecie zakupić. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.